Cześć, witamy na kanale Dobra Rzucaj. Kontynuujemy Zew Cthulhu. Jeżeli ktoś nie lubi szczurów, to niech nie ogląda dalej. Będzie ich dosyć sporo, ponieważ Filip jest ich wielkim fanem. Witam moich graczy, cześć. Cześć. Dzień dobry. Trudne pytanie pewnie, co byście chcieli? Tak. Dalej. Ale musisz na nie odpowiedzieć. Ja? Tak. Kto zabił Alana? O Boże, człowiek! Z filmu ulubione coś. Ulubiony film już był. A to jest to pytanie, myślałem, że trolujesz. Nie, trolowałem. Blondyna. Albo jej koledzy, nie wiem. No, ona była dość silna w sumie. Mhm. Ja myślę, że zabił go morderca. Okej. Okay. Wow. Lary? Nie zrobię to temu Filipowi tak. I to jeszcze trzy. Był to Ratatouille. Ja załatwiłem dwa z tych czterech, tak? Były cztery. A to wtedy dwa zostały. Przeżył Gerard i Paul chyba. W momencie, w którym to nagrywamy, to tylko Filip brał udział w sesji. Jeszcze Kasia ani Lary nie widzieli odcinka z samotnym występem Filipa. Nie, ale idę o zakład, że to było prześmieszne. Oj tak. Rzuty kostkami były dobre, więc jak jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to polecam wrócić i zobaczyć. A co się minęło? Odcinek numer 5. Czeka na nas ten ostatni szczur, taki wiesz, final boss, nie? Złotowany. Król szczurów. To może w przerwie. Zaczynamy! Nasi bohaterowie wykonują misję powierzoną im przez Anastazję. Trafili do Nowego Orlanu, skopiowali hieroglify lub jakieś inne znaki z kielichu, przekazali go ekspertowi, który ma go przetłumaczyć. Zdobyli informacje o szczegółach śmierci Alena na komisariacie oraz w aktach szpitalnych. Co robicie dalej? Wejdziemy do motelu, co? Do Arkham? Nie, musimy jeszcze poczekać do 12. Randall przetłumaczy nam rzeczy. Jaki Randall? Roland. Jak on miał na imię? Roland. Roland, tak, Roland. Wiem, że mnie bardzo uwielbiasz, ale bez przesady. Bo macie imię ona na R. Jak Robert. Rupert. Raria. Co? Raria. Ratatuj. Okej, okay, no do motelu tutaj, tak? W tym no, ale co mamy zrobić? Okej. Okay. Chyba, że pójdziemy sobie najpierw pod aligatorem i posiedzimy, pogadamy, powspominamy. Czy to jest ta tawerna, w której był Alan przed śmiercią? Nie wiem. Nie wiem, jakie był tawerny. No nie, był w tawernie niedaleko miejsca zbrodni. Możemy ją odwiedzić. Czy niedaleko miejsca zbrodni jest tawerna? Wciąż? Nie wiecie, nie znacie od Nowego Orlanu. Możemy się przyjść, przespacerować tym dokiem, choć nie wiem, czy to jest mieliśmy... dobry pomysł. Nie. Wieczorem mieliśmy nie być na dokach. No. Wiesz, chcecie zaryzykować? Ale czy, słuchaj, no. Mamy broń. Mamy? Ja mam swoją broń. A, okej.
Shotgun. Ja mam dosyć, karabin, no. Dosyć duży. Ale tego nie masz ze sobą. I siekiera. Pod płaszczem. Nie zdeklarowałeś, że go zabierasz. Ale nie znalazłem tego niestety. Nie ma tej broni, więc ja bym miał to przy sobie. No, ale nie powiedziałeś, że go zabierasz. To jest spory sprzęt, który się rzuca w oczy. A go włożę w walizce po gitarze. Masz Tommy Gunna? Mariachi. No dobrze, no jak niż tak powiedzieć, tak niech będzie. Masz rozkładanego Tommy Gunna, że już musisz o to... O nie, jest akcja, czekaj. No dobra. Klik, klik, klik. Ja mam go poskładane na części. Rzuć to na szczęście, jak ci wejdzie to... Tak? Dobrze. 54, no zobaczymy co mi wyjdzie. Pewnie wrzucę 90, okaże się, że zaraz wybuchnie. 85, piękny wynik. Znowu sobie przypomniałeś, że kurde, warto by było wziąć tą broń ze sobą, ale... Tak. Może następnym razem. No dobra, czy chcecie na te doki, czy... Mi to jest obojętnie. Możemy, chcemy się poszwędzać po dokach, żeby znaleźć tawernę, która tam jest w okolicy. Ale tawerna może nas nigdzie nie doprowadzić, to może być po prostu ślepy zaułek, on tam był, ale ci ludzie, którzy wtedy byli, już nie żyją, bo to było 50 lat temu. Ludzie tyle lat nie żyją. Okej, okay. Mimo wszystko, jak będziemy łazili po dokach, to pewnie się natkniemy na jakiegoś... psychola. No, więc nie ma co... Szczura. Jest takie powiedzenie, że nie ma co kusić szczęścia, kusić losu. Nie ma co kusić losu, więc możemy wpaść do krokodyla, wypić sobie po soczku. To był ciężki, trudny dzień. Okej. Okay. Dużo czytania, prawda, Randall? O, tym bardziej, że Randall obiecał, że mi postawi soczek. Jak no tak, nie. Jak najbardziej. W poprzednim odcinku. Tak było. Oczywiście. Udaliście się do krokodyla. Tak. Spędziliście miło wieczór. Pod aligatorem. Pod aligatorem. Krokodyl to jest inne zwierzę. Dobrze, biologia. Spędziliście miło wieczór, pogrając rzutki w bilard, wypijając kilka soków. Wróciliście do hotelu, wyspaliście się. Rano zjedliście solidne śniadanie. Ponudziliście się, poobijaliście do południa, do czasu, w którym najprawdopodobniej sklep z antykami będzie otwarty. Spaliśmy w jednym pokoju? No raczej nie w tych czasach. Jak śmiesz. Ja nie będę spał sam, ja wiedzę, że szczury są dookoła. To wy spaliście razem. Nie. Nie pytam o warty. Randall całą noc trzymał cię za rączkę, żebyś się nie bał. Dzięki, Randall. Ej. Tak mogę coś powiedzieć? Nie możesz. To jak on smacznie zasnął, wypchałem jego skarpetki i uformowałem takiego szczurka i postawiłem go na stoliku i się położyłem spać. Rzuciłem to poduszką. O mój Boże. Jak się rano obudziłem, był... I tak mi to było. Chłopce. To skarpetka! Ty chuju! Cholera, nie udało mi się przepraszać. No dobrze. Chodźmy do Granda. Idziemy do... Jestem Ronalda! Kurwa! Jestem z tobą, przy tobie idziemy cały czas. Idziemy do magicznego sklepu. Okej. Okay. Dotarliście do magicznego sklepu. Do gratów i artefaktów. Tak jest, po łacinie. Tak. Ktoś nam to na pewno przetłumaczy, gwarantuję wam. Patrzcie, Marta. Weszliście do sklepu i Roland znowu tam ogarnił jakieś przedmioty. Szlifował coś najprawdopodobniej ze swoim monoklem. Spojrzał nawet, jesteście, dobra, udało mi się trochę te rzeczy odszyfrować. Także $5, nie? Tak, ale najpierw powiedz, co odszyfrowałeś. Zewnętrzne. $5 przekazuję w tym momencie. To pismo egipskie. O, ciekawe. Wewnętrzne. Nie mam żadnego pojęcia, co to znaczy. Wykopałem tylko, że może to być coś związanego z mistyczną cywilizacją Mu, która została pochłonięta przez oceany. Co? Jeszcze raz powtórz. Co? Cywilizacja czego? Była taka cywilizacja Mu. Mu? No. I pochłonął ją ocean. Tylko tyle jestem w stanie z tego znaleźć. Nigdzie nie odkryłem, co to mogłoby znaczyć, co jest w środku. Wszyscy zanotowali. Mu przez M-U. Tak jest. Wow. Okej, super. Ale to jest cywilizacja egipska? Czy to jest po prostu cywilizacja jakaś, tam, jak Atlantyda? Raczej nie, to nie było. To było coś totalnie innego. Może... Coś... Mit Atlantydy może być z nim mylony albo utożsamiany. Mhm. Pewnie nikt nie wie, gdzie on jest, nie? No dobra, a to tylko co wiemy? Czytaj.
Poszukiwać na zewnątrz to jest, tak? Tak, to jest na zewnątrz. Poszukiwać wiedzy. Sługa, jugra, seteta, prowadzący ludzi, wody, powiernik duchów, norlot hotepa, dziecię tota, poszukiwacz wiedzy. Tylko, że przyznam też drugą wersję, bo tutaj w nawiasie jest sługa, w nawiasie jest syn, potem jest ten jurga, w nawiasie yoga, prowadzący ludzi, w nawiasie niewolników. Czyli to może być coś, poszukiwacz wiedzy, czyli syn yoga, seteta, prowadzący niewolników wody, powiernik duchów, norlot hotepa, dziecię tota i poszukiwacz wiedzy. Tot to jest ten bóg egipski z dziobem. Czy myślicie, że na pozostałych trzech kielichach po prostu są różni... Są trzy kielichy? To nie do ciebie. W sumie są cztery. To jest czwarty. A, no tak. Albo jeden, drugi lub trzeci lub czwarty. Są takie cztery, no ale... Czy mogły mieć to samo chyba i to są nie, ja właśnie kolei. Myślę, że każdy jest inny. Nie, to może być poszukiwacz wiedzy, inny może być, nie wiem... Dokładnie, poszukiwacz jedzonka. Powiernikiem przemocy albo to, co powiedziałaś. Prowadzący ludzi, ktoś inny może być, nie wiem... Uzdrowiciel albo cokolwiek. To może być sługa, ten to jest sługa lub syn Jorga, a tamten mówię, to wiecie co? To poszukałabym w bibliotece wtedy informacji raz o tej cywilizacji, dwa o tych czterech, nie wiem, synach, postaciach? No, w sensie i to jest, to, czyli tak, to jest na zewnątrz jest egipski. Tak, na 100% to hieroglify egipskie. Mhm. No dobra, to dziękujemy. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Zostaw świec. Czekaj. Czy on tam ma jakiś ładny, jakieś ładne ostrze takie rytualne? Rzucę za szczęście. 32 weszło na 55. Ma taki piękny sztylet, taki trochę mocno zakrzywiony, z rękojeścią, z jakiejś kości albo czegoś takiego. Jest jakaś cena na nim? $12? Ile to tak naprawdę jest? To dużo, mało? Dużo wtedy. On przydał pożyczny nóż. A ile kosztuje? 12. Ja mam skalpel. Ale zobacz go. A dorzuci nam szczura. Nie musicie szeptać. A dorzucisz szczura? Nie. A dorzucisz szczura? Nie, szczur 15. To nie, to ja wolę nóż niż... Biorę szczura. Nie bierz szczura, weźmy nóż! To nóż też weźmiemy. A, dobra, biorę nóż i bierzemy szczura. Chuje. Ja jestem w stanie z własnych pieniędzy za tego szczura zapłacić. Dobra, ja zapłacę z własnych pieniędzy za... Ale przecież masz pieniądze... Ale one są na badanie, to jest fanaberia! Dopisuję sobie do ekipunku szczura. Danadzies ląduje sztylet. Wypchany zabawka szczura. Jeszcze stawia wam takiego krasnala ogrodowego, dosłownie. To dla ciebie. Takiego w kaloszkach. Z grabkami, z uśmiechniętą buzią i brodą i czerwonym, czerwoną czapeczką. No, to są takie gnomy, jak umiecie rytuały, to ponoć one się zmieniają w straszne potwory i mogą rozszerpywać ludzi w ogródkach. Super! Dajesz gratis? Nie, to macie nóż wypchanego szczura, więc pomyślałem, że mogę to w końcu komuś z pitole. $10. Okej. Okay. Nie, gnoma nie, pistolet tak, jak wziął. Czekaj. Przypomnisz sobie, jak będzie off starczył. Off top. Czy to jest taki mothershipowy gnom? Właśnie, jak jest wielkości? To jest. Tak. Bierzemy gnoma. Bierzemy gnoma. Oh my god. A więc, ceremonialny nóż. Mhm. Będzie tak przygląda. A, ten możecie zbić, dobra. Co miałeś na myśli? Nie, bo mam jeszcze kilka innych. Jakich? A jakich? Już może... Teraz jestem ciekaw! Takich samych, tylko nie pamiętam, który był oryginalny. O nie! A teraz mu przykrość zrobiłeś. Ale dźgnę nim? Tak, normalnie możesz nim ciąć, nie? A czym się różni oryginał od tego? Pokaż oryginał. Temu, że niektórzy mówią, że ma magiczną moc i dają więcej. To pokaż oryginał. Aha, czekaj, masz kilka oryginałów? No, wyciągnął cztery. Masz cztery oryginały, które mają magiczną moc. Mhm. Czy jestem w stanie za wykształcenie rzucić i rozpoznać, które jest prawdziwe? No, nie, to musiałbyś mieć sztukę, metalurgię, takie tego typu rzeczy. A okultyzm? Mogą być zdecydowanie z okultyzmem związane. Okay. Nie, dobra, inaczej. W sensie on tak leży jak taki zwykły nóż, tylko jest po prostu ładny. No, w sumie go kupiłem for fun, a nie dlatego, żeby miał magiczne moce. Czyli macie jeden z magicznych noży, krasnala i wypchanego szczura. Z ryjem.
Obyście tego nie zapisali, ja mam tylko sztylet. Gdyby wasza sponsorka wiedziała, na co przewaliliście fundusze. A nie, ja zapisałem z tego. Ja zapisałam sobie swoich. W ekwipunku szczura z rojami gnoma. Ja zapłaciłem ze swoich, bo ja mam gotówki 60. Okej, okay. Zrobiliście zakupy. Roland wam macha uśmiechnięty. Robił dobry deal. No i super, wszyscy wyszli zadowoleni, mamy informacje, graty, suweniry. Jedziemy do Arkham. I teraz jedziemy do Arkham. Okej, okay. Więc znaleźliście sobie odpowiedni pociąg. Przedział. Przedział. Rozmawiając o tym, co zrobić, po co, jak zrobić. Chcecie zobaczyć? Podróż minęła wam całkiem sprawnie. Załatwiliście ją tylko z jedną przesiadką, więc nie było stosunkowo jakby uciążliwej tej drogi. Następnego dnia dotarliście do Arkham. Wysiedliście na dworcu. Ja tym zakończymy odcinek. Szukamy biblioteki. A byłaś tu już wcześniej? Parkham? No. I guess. No, tak. Byłaś tam wcześniej? Nie wiem. Nie. Tak? Mam wiele tajemnic. Aha. Nie wnikam. Mam wiele tajemnic. Czyli wiesz, gdzie jest biblioteka? Tak. Wiesz, gdzie jest uniwersytet i biblioteka. No i ach, te uniwersytety i biblioteki. Jestem inteligentna. Idziemy. I skromna. Ellen zaprowadziła was do budynku biblioteki, znajdującego się na kampusie uniwersyteckim. Jak wchodzimy do kampusu, są tam coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, nie rekordów, ale takich jakby roczników? W sensie, że rocznik tysiąc... Aha, z bojemitym, nie. Nie ma, nie ma czegoś takiego, czyli okej. Okay. Szkoda. Bo to też nie ma zdjęć z tamtych lat, więc nie mają na przykład zdjęć roczników, nie wiem, rocznik 1877, rocznik 9000, nie? 2900 na przykład. Macie wrażenie, że on mówił o jakiejś znowu swojej książce. Nieważne. Ale teraz to jest ten moment. Okej. Dźgnęcie. Tym oszukanym nożem? Nie jest, wiesz, dobrze, jakby dźga, czy... dźga. Pamiętaj, że mam się kierkać. Trafiliście do biblioteki. O, fajnie, to was. Czy chcecie zacząć od szukania tej magicznej księgi, czy chcecie zacząć od egipskich legend? Albo... Nie, może najpierw znajdźmy ten zbiór. Ten katalog źródłowy. Bo to brzmi jak coś, czym będę mógł informacje. Nie, to musimy tu poszukać. W sensie to, tam... nie? Tak, tak. Okej, okay, no to szukamy katalogu źródłowego. To jest tak, że możemy tam po prostu wejść się rozejrzeć? Czy jest jakiś strażnik Ewel, bibliotekarka? Ugadaliście chwilę, dostaliście dostęp do spisu. Musicie wyszukać książkę odpowiednią i pani bibliotekarka wam przekaże. No to... To rozumiem, że będzie. Czego mam, czy mam szukać tej z katalogu, tak? Tej czy mogę... No to spróbuj tego do Veris Mysteries. Najpierw nie chcemy w katalogu? Dobra, Veris Mysteries. Rzuciłem 90. Nie mogę tego zrealizować. Możesz forsować. Nie, bo zepsuję katalog. No to czekaj, próbujemy. Ej, 16. Super, weszło. Mogę też próbować. Nie? Okej. Czyli tak, Filip, wielki, oczytany, pan literata. Znalazłem swoje książki po prostu. Tym razem totalnie nie wiedział. Marian, ty skumałeś, że Develis Mysteries to na D, więc pod D masz szukać. Ja myślałem, że z połacinie i szukałem w Epsilon. Musiałam rzucić tak nisko, żeby wiedzieć, jakie są litery w alfabecie po kolei. Ja się zawiesiłem na to. Niech to ci da obraz, nie? Katalogu fantastyka. Znalazłeś tam kartę biblioteczną, czy fiszkę, jak to tam się fachowo nazywa, związane z Develis Mysteries. Jest, znajduje się taki wolumen w bibliotece. Super. Skąd w bibliotece taki wolumen? Idziemy po niego? Z biblioteką. Czy najpierw chcecie wyciągnąć? Pani bibliotekarka podaje, nie? O właśnie, ale to możemy wybrać jej kilka? Kilka to ile? W sensie dwa jeszcze. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, ja bym jeszcze poszukała czegoś z tymi egipskimi... Ja poszukam katalogu źródłowego. Tak, bo to jest książka, katalog źródłowy. Okej, okay. Zrozumiałam. Nie, to nie jest katalog, to jest katalog źródłowy, no, to jest książka. No, dobra, no. Szukaj. I co? Nie znalazłem. Ja spróbuję jeszcze raz, ja znalazłem. Macie wrażenie, że ten wypchany szczur w waszej torbie musi go całkowicie dekoncentrować. To jest dobry pomysł był. Rzucasz na szukanie katalogu? Oczywiście, że rzucam. 69 okay, mi raczej ja nie poszło. Ja spróbuję, może znam literę jednak. Również tak. Nie. Możecie forsować? Albo obniżyć szczęściem. Ja jestem... Nie obniżę.
40! Okej, okay, w jaki sposób forsujemy? Rzucacie jeszcze raz? Ale jeżeli nie rzucicie, to ja mówię, no to jaki jest najlepszy ja sforsuję, bo mam większą szansę, że trafię. A ile ale możliwe, że oszalejesz od szczura, wiesz, Adam? Trudno. Korzystanie z biblioteki mam 52. Jak nie, to zrobisz coś, co spowoduje, że wyrzucą was z biblioteki. O nie! I wtedy o tych egipskich się nic nie dowiemy. To może się włamywać tutaj. To może poczytajmy to, co znaleźliśmy, okay, a potem... Potem poszukamy. Potem poszukamy. Okay. Weźmiemy te Veritaserum, czy jak się nazywa ta książka. Veritaserum. Na razie weźmiemy tą jedną. Dobrze? Tak. The Veris Mysteries. No, tam po tej to ma. Jakabrakatabra. Wzięła tą kartę, już ruszyła w kierunku regału, żeby wam ją przynieść, po czym się zatrzymała, odwróciła i powiedziała: tego niestety nie, jest zaznaczona jako zakazany zbiór, tylko doktor Armitage mógłby wam udzielić pozwolenia, żeby zapoznać się z tym wolumenem. Kim jest doktor Patridge? Jest Armitage, doktor Henry jest naszym wykładowcą. Jego biuro znajdziecie po drugiej stronie kampusu. To może coś o tych egipskich legendach jednak? No, możemy spróbować najpierw. Dobrze, to pani to odłożymy zaraz. On jest obecnie na miejscu? Wydaje mi się, że tak. Chyba godzinę temu skończył zajęcia jak z jakąś grupą. Dobra, może nie marnujmy czasu tutaj, bo nam ucieknie albo z jego coś czy idźmy coś. Idźmy do niego, no bo co? Chodźmy do niego. Ty mówisz. Ty pukasz, ja mówię. Tak. Dobrze. A ja co robić? Jak ona się wyglądaj nie... o czytanie. Jak się... Wyglądaj groźnie. Niemożliwe. Z takim ryjem? Wyglądaj groźnie. Okej, okay, idziemy no do gabinetu doktora... Popytaliście studentów czy wykładowców, gdzie doktor Armitage ma... No, jesteśmy. Ma swoje biuro, kanciato, lokalizację czy cokolwiek innego. Skierowali was do odpowiedniego pomieszczenia i po krótkiej chwili trafiliście do drzwi z dużą szybą i zapisanym faktycznie u góry doktor Henry Armitage. Po drodze tylko mówię, jak można zakazywać książek? Co złego jest w książkach? W tych czasach? No, nie będę wredny. Od kiedy? No słucham, no co chciałeś powiedzieć, Randall? Wszystko w porządku. Zaatakowałeś kiedyś książkę? Ciebie chyba tak. Mnie nie. Tylko szczur. Dobra, idziemy. Czy ona wyciągnęłaś tego szczura? Tak. Czy mogę rzucać się sobie na coś, nie wiem, na pamiętanie? Rzuć sobie za poczytalność. 34 na 37, więc tak ledwo. Już widzicie, że ten żart przepaliliście. Trzeba szczura schować na dłuższy czas, żeby... Sprawdzimy za jakiś czas. Dobra. idziemy w takim razie do pana... Stoicie przed drzwiami. Pukam. Kto tam? My. Dosyć enigmatyczna odpowiedź. Jak potrzebujesz zaliczenia, to dopiero jutro. Potrzebujemy zgody na książkę. Proszę. Wpuszczam pierwszą Marię. Weszliście do takiego niedużego pomieszczenia, zastawionego regałami, na których jest pewno kości jakichś małych stworzeń. Jest szkielet szczura? Kamieni. Nie wiem. Musi być. Mogę to wrzucić na spostrzegawczość? Proszę. Bardziej na inteligencję, który może być szczura. Dawaj. Mogę? Czuję ekstremalnego sukcesu. Inteligencja. 10. No to rzucaj, no. No dobra, jadę. Ile rzuciłeś? 68. Czy mogę ja sobie rzucić? Pomyliła ci się firanka ze szczurem. Ja chyba okay. Tak. Co spostrzegawczość? Na inteligencję bardziej. Po prostu na inteligencję? Mhm. No. Nie jestem zbyt zajęty faktycznymi ważnymi sprawami. 85. Po przeciwnej stronie od wejścia, za dużym drewnianym biurkiem, zasypanym notatkami, otwartymi książkami, siedzi starszy jegomość, już trochę łysiejący, z kwadratowymi okularami, z białą, dobrze przystrzyżoną brodą, w trzyczęściowym, takim brązowym garniturze. Spojrzał na ciebie, po czym przyniósł wzrok na nich, którzy prawie że plądrują wzrokiem jego zbiory, czyli rozumiem, że nie w sprawie zaliczenia. Panie doktorze, my jesteśmy z prasy i zajmujemy się badaniem zagadek, różnych takich tajemnic naukowych i potrzebne... No, to ciekawe do interesowania. Prawda? Mhm. Potrzebna nam jest w tym celu jednak książka, ale ustaliliśmy, że potrzebna jest pańska zgoda, żeby móc ją uzyskać. Nie, czyli raczej nie ustaliliście, tylko powiedziano wam, że dostaniecie pewnych zbiorów, dopóki nie byłem zgody, tak? To właśnie ustaliliśmy. Tak, co nas dziwiło, że są książki, które są zakazane. No oczywiście, nie słyszał pan o historii,
przez setki lat ludzie zakazywali pewnych wolumenów, mówiąc, że mogą być szkodliwe dla społeczeństwa, posiadać wywrotowe inicjatywy, to idee prawda. Lub inne takie rzeczy. Jednak jako doskonali dziennikarze myślę, że jesteśmy w stanie się obejść z tą książką w odpowiedni sposób. Mhm. Jaka książka? To jest The Veris Mysteris. Rzućcie sobie za psychologię. O, ja mam wysoko, fajnie. Weszło? 32 Pamiętajcie, na że 42. Jak weszło, to możecie sobie zaznaczyć. O, 20, a weszło mi. Zakorzystanie z bibliotek też, nie? 3. Uuu. Zeszalowym. Ten to go przeczytał normalnie. Jak tylko padła nazwa The Veris Mysteris, to absolutnie się usztywnił. I zaraz powiedział, wykluczone. To była niezwykle szybka odpowiedź? W pewnych tematach są dosyć jasne stanowiska, w tej wykluczone, żebyście otrzymali dostęp do tej książki. No dobrze, ale czy w takim razie możemy chociaż porozmawiać na ten temat? Wolałbym nie. To się oczywiście odbędzie poza nagraniem i poza... nie będziemy tego datować. Bo wygląda pan w takim razie na osobę, która może zrozumieć problem, z którym się mierzymy. Porzućmy tematki, nie jesteśmy z prasy. Dobrze, dziękuję pani za szczerość. Tak, badamy raczej nie sprawę, ale poproszono nas o to, żebyśmy dokończyli albo wyjaśnili, co się stało z pewną grupą studentów, która po prostu tu kiedyś była i oni właśnie korzystali z tej książki. Czy jest tak około 50 lat temu. A, zastanawiałem się, kto kiedy mógł to zrobić z moich nie, studentów, to ale... Nie, to 1877, żeby być dokładniej, w marcu. A, może pamiętasz ten czas, nie? W marcu. Aha. Jeszcze wtedy nie wykładałem tu, ani nie studiowałem. Ale nie studiowałeś? Nie. Ale może... Pan. Co? Pan nie studiował. Czekaj, to bez sensu wtedy. Ale jest pan zaznajomiony z tym, żeby ta książka nie trafiła w niepowołane ręce. Dokładnie. Bo osoby, które... Osoby, które użyły tej książki, zrobiły coś właśnie... Co pan rozumie przez słowo użyły? Przeczytały ją i ta książka miała na nich zły wpływ. I dlatego właśnie nie mam jej, nie wydam. Dlatego właśnie chcielibyśmy się w takim razie zapytać, czy pan ją przeglądał? Tak. I pamięta pan, co w niej było? Tak. Czy są jakieś rzeczy w tej książce, które odpędzają? Nie odpowiem panu na to pytanie. Może powiemy inaczej. Jeżeli jeszcze jedna osoba umrze, to będziemy mieli niezłą katastrofę. I to raczej mówimy o... nie nas tutaj, tylko o osobach, które brały w tym jeszcze udział. Bo musimy już... sprawdzić pewien przytułek. Poradzę wam dobrze, byście zostawili tą sprawę i nie interesowali się pewnymi rzeczami. To naprawdę stanie się coś złego. Jeżeli... Bo naprawdę stanie się coś złego. Jeżeli nie udzieli pan nam informacji, to będzie pan miał krew tych ludzi na rękach. Dobra zagrywka, mogę o tym pomyśleć. Rzuć sobie za persnazję. To się nie udało. Nie forsuj. Nie chcesz forsować? Nie, bo nas wyrzuci, już nic nie dogadamy, tak też możemy próbować go zmiękczyć. Nie takie bajki mi studenci opowiadają. Bajki? Niech pan spojrzy na twarz tego człowieka. Czy on się sam podrapał? Otóż nie. Wyciągaj szczura. Jesteśmy... Wyciągaj kielich. A, okej. Okay. Znaczy, my nie żartujemy. Mhm. Ma pan kielich. Mhm. I jak jest pan obeznany z rzeczami, to wie pan, że mamy też tłumaczenie tego na zewnątrz. Czy orientuje się pan, co jest w środku? Nie kojarzę. A cywilizacja mu coś panu mówi? Słyszałem gdzieś, najprawdopodobniej jest to tożsamiana z cywilizacją Atlantydy, ale nie jestem ekspertem w tym zakresie. Okej. Okay. A czego on jest ekspertem? Było na drzwiach? W sensie specjalistą czy coś? Historii archeologii. Historii archeologii. Nie, to górnik. To czy może moglibyśmy porozmawiać na przykład o Egipcie? To co mam może powiedzieć w takim razie o na przykład... O tym. O takim czymś. Poszukiwacz wiedzy. O poszukiwaczu wiedzy. Poszukiwacz wiedzy. Sługa, sen, jugra, yoga, seteta. Prowadzący ludzi, niewolników, wody. Powiernik duchów, narlot hotepa, dziecię tota, poszukiwacz wiedzy. Halb. Nie mogę wam nic powiedzieć na ten temat. Proponuję, byście te tematy zostawili. Kielich, wszystkie książki, inne rzeczy zostawcie w bibliotece. Zabezpieczymy je tak, żeby nikt z nich nie mógł korzystać. Czy możemy użyć... broni?
Nie powiedziałam tego. Okej. Pewnych rzeczy sobie nawet nie wyobrażacie. Mieliśmy już do czynienia z niewyobrażalnymi rzeczami. Proszę nam uwierzyć. Wiemy, co robimy. Dlatego powinniście wiedzieć, żeby je zostawić. Jednak Bóg mi świadkiem, iż jesteśmy Jego wybrańcami i my próbujemy zażegnać zło, którego normalnie człowiek nie jest w stanie. A musicie to zrobić bez tej książki. Czy jestem... Okej, okay, to będzie grube. Czy ja widzę jego pismo na jego stole? Czy jestem w stanie, przyglądając mu się, zobaczyć, jak wygląda jego... No możesz zobaczyć, ale... Mogę spróbować go, że tak powiem, zapamiętać i odwzorować? Możesz spróbować, no. Na co powinien rzucić? Inteligencję? Inteligencję, ale to ekstremalne. Może... Czy mnie zdradzicie? Bo ostatnio po tej jedynce coś wam nie idzie, więc słuchajcie, małe plastikowe gnoje. Ze swoją ręką. Teraz ze swoją ręką. Mogę. Doktorze, to jest człowiek doprowadzony do obłędu. Nie, ale nie gada mi charakter. No. Rzuciłem 0,5. Rzuciłem 5. Ekstremalny szansa, sukces. Zapamiętałeś, no. Teraz musisz go otworzyć. Okej. Okay. To mi styknie. Ja mówię, tak patrzę na to. Jak pan nie chce pomóc, jest pan bierny. To jest tak, pan tak samo winny. I wychodzę. Żegnam. Wyjdźmy z tego gabinetu, ale potrzebuję z wami ustalić rzecz za drzwiami. Mm-hmm. Żegnam. Żegnam. Pozdrawiam. I jak wychodzę, to wyciągam notatnik i próbuję napisać właśnie, wyrażam zgodę na wydanie książki i podpisuję się jego imieniem. 27! Brawo. Dobrze. Ja byłam gotowa wyciągnąć na niego broń, jakby... Chciałaś go zastrzelić? Nie, zagrozić mu, żeby to podpisał. I tak musiał napisać to odręcznie, więc wiesz, nie ma tu drukarek, nie? Ja bym nie ma wojna nauczyła mnie, że czasami przemoc jest rozwiązaniem. Jak to ja bym mój język opitoli, żeby nie mógł gadać. Jakby człowiek tam, wiesz, w okopach prosił Niemców, żeby się zlitowali, to by nic z tego nie było. Czasami miotacz ognia jest niezbędny. Skuteczniejszy na pewno. Idziemy do biblioteki z tą karteczką. Dobrze. Idźcie do pani bibliotekarki. Spojrzała, wzięła. Spieszył się. Mhm. Ale to nie powiedział wam, że wszystkie książki są u niego. What the fuck. Wracajmy z bronią. I oddała ci. Patrząc na ciebie bardzo ironicznie. Co? Może włammy się tutaj w nocy tego. I się włammy i będzie łatwiej. Ale oczywiście mówimy to na zewnątrz. Zaznaczajcie, błagam, gdzie to mówicie, nie? Na zewnątrz. Wiecie co, bo on już jest uprzedzony, więc może zabierze tą książkę ze sobą. Może teraz trzeba to zrobić. W blady dzień po prostu ktoś go musi odciągnąć. Czekaj. Żeby była jasność. Chcecie wejść jeszcze raz do jego biura. Tak. Jak on tam jest. Tak. Zajebać mu książkę. Tak. I uciec, tak. Licząc, że nie doniesie na policję. Myślałam, że jedno z nas mogłoby go odciągnąć gdzieś i wtedy dwie osoby wejdą i po prostu... Nie musimy go odciągnąć, poprosimy studentów, żeby go odciągnęli. Jakimś dziwnym... No, lepiej zaangażować takich osoby. Jest tu radio. Zapłacić i po prostu coś. On będzie wezwany i my to... Studentów lepiej zaangażować. Zapłacić im. Czy jest gdzieś mapa uniwersytetu? Mhm. On jest na jakim dziale? Historyczno... archeologiczny. Okej, okay. I to jest jeden koniec, jedno skrzydło, nie? A co jest na drugim końcu? Filologia. Tam raczej nie pójdzie. Możemy też po prostu strzelić w jego okno i może się wystraszy i ucieknie. Okej, okay, dobra. Mamy dwa pomysły. No dawaj. Albo w sumie trzy, no. Trzy. Jeden to włamanie oczywiście w noc. Jeden jest taki, że albo poprosimy jakiegoś studenta, zapłacimy, damy mu w łapę, poprosimy, żeby wziął i go poprosił, że jest proszony przez jakiegoś prowadzącego na drugim końcu kampusu. Przeciągnął go tam, my wtedy się włamiemy, zabierzemy książkę, wyjdziemy. Wtedy angażujesz nową osobę, ale... Mhm. No, a jak już wygląda... Lepiej będzie zapisać, przez dziekana, że jest proszony do dziekana. No tak, ale nie wiem, gdzie jest dziekan. Gdzie tam jest dziekan pokazany? Na tej mapie? Gdzie jest dziekanat? No, po drugiej stronie? W środku. Drugie rozwiązanie? Zobacz, że to jest dalej i może się pokłócą o coś, tak? To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie, żeby obserwować, czy nie wyjdzie z takimi książkami, tak jak mówicie. Jeśli śledzić go do domu po prostu. Bo jeżeli jest tak, jak mówisz, to... A on wie, że my się nie skapnęliśmy, że są u niego. Strzelmy po prostu w jego okno, ucieknie stamtąd i wtedy można wejść. Nawet nie zamknie za sobą, bo będzie okay, wiem, że my żyjemy w Ameryce, ale dalej może ktoś wezwać policję, nie chce mi się być ścigany.
Dobra, to może zacznijmy pilnować jego drzwi, bo zaraz okaże się, że on wyszedł już i tak, my o tym nie wiemy. Po prostu pilnujmy kampusu, czy nie wychodzi. Jeżeli wyjdzie sam bez jakiejś teczki albo czegoś, to problem solved. Tak czy siak ktoś musi iść pod drzwi jego teraz, zobaczyć czy on tam jest nadal. Trzeba studenta prosić, żeby zapukali, spytali się, czy można zaliczenie. Idziemy i sprawdzamy, czy jest wciąż w gabinecie. Prosimy studenta, żeby zapukał, żeby poszli nas zobaczyć, czy... No? Dobra. Jakiś student? No. Sprawdził wam? Tak, doktor dalej siedzi u siebie w gabinecie. Dobra, to mamy to. Czy może student przekazać, że dziekan go wołał? A to będę z tego miał? Dolara. Ale to nie jest nasza zachcianka, tak jest po prostu. Wziął dolara i poszedł. Okej, dobra, super, no. Faktycznie, zapukał do niego, zagadał, wyszedł, po chwili doktor wyszedł, zamknął drzwi, udał się w Nie miał nic ze sobą? Nie. Okej, no to teraz czas się włamać. Okej, to ja postaję na czatach. Super, ja mam mechanikę. Mogłabym spróbować pomajstrować przy... Zwinne palce raczej. Też mam mechanikę. Ale zwinne palce? Zręczne palce. Zręczne no, palce. Boże, 10%. 10%? No, nie możesz siłą włamać się tam? Ja, możemy to rozwalić, że tak po prostu. Wow. Czyli skopa? Czekaj. Dużo studentów przychodzi? Nie dużo, ale co jakiś czas gdzieś tam kurde, się ślusarstwo. A nie macie ślusarstwa? Idealne. No właśnie, ono byłoby nie. Idealne. Ale no mechanika nie może być... Spróbuj na mechanikę, jak nie to siłą zrobimy to. Ale to się musi zgodzić na to Michał, żeby to zrobiła. To nie taka mechanika. To mechanika ci podpowie, jak to było zrobione. A, no tak. Ale potrzebujesz, jakby wiesz, że klucza albo czegoś, co zaimprowizuje klucz, albo jakoś... No to co? Dobra, rozwalamy. Będziemy mieli bardzo mało czasu, bo ktoś na pewno zaraz... Okej, okay, ale to czy jesteście spostrzegawczy, prawda? Znajdziecie to wy tam będziecie, jesteście ja najbardziej inteligentni. A będziesz na czatach? No ja będę musiał być na czatach. Jakby ja rozwalę? No. Jakby przyszedł i sam daj mu w rynie padnie na ziemię, no trudno. No dobra, on zajebiam. Jakby, dobra, to no, po prostu, się. Że dobra. Nie wiem, jest awaria jakaś. Jezus Maria, ale napięcie, dobra, jak dobra. Rozwalamy. Na siłę? Na co? Na siłę, no. 60 akurat. Nie, tak, 60. Tak, no. Idealnie ci weszło. Okej. Okay. Czekaj. Nie. Dopa, wcale nie, ale czekaj, ja mogę, ja też jestem silna. Czyli... Nie, 60, dobrze jest, 60. Nie, jest 90, bo na tej kortkach po jednej stronie jest parzysta, po drugiej nie. Tak, właśnie jest okej, okay, jest 90. Dobra. Czyli jest 90. No. Forsujesz? Okej. Okay. Forsujesz? Nie. To mogę ja spróbować? Randall rozpędził się, żeby wejść w drzwi z bara. I nie udało się. Natomiast nie trafił, uderzył w framugę, więc... Jest. Oczywiście. Jezus Maria, jak mogę ci trafić w drzwi? No mogłem, no. A to ma minus napisać, tak? Czy jak? Ja nie jestem biegaczem jak coś, nie? Rzucam. No rzucaj. Okej, 56 mam 65. Pięknie. Nie wiem, spojrzałaś na Randala, który nie wiadomo co będzie generalnie zrobił. Podeszłaś do drzwi, uderzyłaś, nie? Zamek nie był bardzo wytrzymały. Wyłamał się, drzwi okay. Zostały otwarte. Szukajcie, okay. Szybko. Szukamy. Stoję na czatach. Szukamy wszystkiego, co może nas zainteresować w tym najważniejszej tej książce. Przy biurku, najlepiej w biurku. Albo czy ma jakieś, czy ma jakąś zamkniętą komodę na klucz? Ma szafkę, taki regał, który są zamknięte drzwiami, no to ma jeden z szufladami. No to na spostrzegawczość, czy na co? Szukamy, no. Mhm. 32 weszło mi. 29. Super. No weszło mi nawet, nie, weszło mi mniej niż 60. To by ekstremalne, weszło, zobacz. No wiesz, nie ma tu. A, 50. Czy to jest zwykłe? Ja 29. A ty? 29 mam, idealnie weszło. No to ten, no to ja mam mniej niż 60. Zrobiliście szybkie przeszukanie go. Mhm. Znaleźliście tam trzy książki. Okej. Okay. Żadna absolutnie nie pasuje do The Various Mysteries. Ja pierdolę! Są to jakieś generalnie rzeczy o historii, archeologii, jakichś innych... Jak bierzemy je? Czy wkładowców, wiesz wszystko! Innego. Nie ma tam żadnej innej książki, schowka, przejścia, czy czegokolwiek. On tego nie ma, on ma to w domu. Tak. Nie. Ja pierdolę. Dobra, zabieramy te książki i uciekamy, bo nie ma co. Czy jest tam gdzieś... Za spostrzegawczość? O nie, idzie? Zaraz. Skakujemy przez okno! 30, wazmo. On już będzie wiedział, że to ma. A ile masz? 50. Dobra. To oni szabrują tam, robią trochę rabanu delikatnego. Ty rozglądasz się, czy nie zwracacie za dużo swojej uwagi. Gdy widzisz, że po drugiej stronie korytarza, jakby za węgłem, ktoś się wychylił i obserwuje cię. O nie. Jesteśmy obserwowani, mówię. Szeptem, w ogóle nie zwracam uwagi, nie patrzę na tą stronę. Po czym z zero wyszedł doktor Henryk. O, pakować się, lecimy. Uciekamy. Za zamek mi zwrócicie. Od razu mówi, żeby... Zróbcie. On wie, że to my. Niemożliwe. Ja mam takie... Okej, okay. Albo gramy głupich.
To jest bardzo 30 sekundy jak coś. Biegnijmy do tego typa, co nas obserwuje z zawęgła. No. To doktor. To doktor. Aha. Are you fucking kidding me? No to nie, to uciekamy stamtąd, Jezus Maria. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ja tak sobie myślałem, jeden zamek. Daj mu dolara. Dolara zostaw. Dolara nie ma. Tak, już ludzie tyle zarabiali za dzisiaj. Dobra, dam mu 5 dolarów. No. Dolara zostaw. Mój Boże. Oh my god, no. Złamaliśmy się. Nikt nie powie na policji, chociaż ma 5 dolarów. Nara, balada. No co? No dobra, dobra, niech ciebie. Zatem za zamek. Co z dolarami? Puściliście się sprintem przez korytarz. Autem z alufelgami. No dobra, już. Gdy on woła za wami, skoro jesteście tak zdeterminowani, żeby się włamywać, to mogę wam trochę poopowiadać. Bo książki i tak nie dostaniecie. Bo gdzie jest? Jest dobrze schowana. Okej, okay, zatrzymuję się w dzikim pędzie w takim razie. Czy nie można było tak od razu? Jesus, no! Nie robimy się włamywać. Ja robię to pierwszy raz. Ała! Nie bądź we framugę. Bądź pod... Przestań się nad sobą żalać. W ogóle? Co jest te książki? Co są te książki? Jakieś książki historyczne są w antycznych cywilizacjach. Wracam je na półkę z powrotem. Dziękuję. Książki nie dostaniecie. Gdzie ona jest? Jest dobrze ukryta. Gdzie? Wiem. Jesteś pewien, że jest ukryta? Tak. Okej. Po pewnych wydarzeniach, które najprawdopodobniej wy się pakujecie, ja wiem, że pewne wiedza nie może trafiać do szerszego grona i ci studenci, o których opowiadacie, najpewniej są ofiarami tego, że dostali się do wiedzy, której nie powinni. Stąd księga jest dobrze zabezpieczona i nikt jej nie znajdzie. No ale ofiary wciąż się pojawiają. A możemy mu zacytować fragment z dziennika, że jak ostatnia osoba zginie, to coś zostanie uwolnione. Teraz już mamy ten moment, no, w którym i tak gadamy, bo wyjebaliśmy mu zamek. Tak, no to mówimy, pokazujemy mu ten dziennik, opis konkretnego dnia i mu opowiadamy, że jeżeli okaże się, że ostatnia osoba zginie, to czeka nas wszystkich coś złego. A skąd wiecie, że dalej żyje? No, podejrzenia. Mamy podejrzenia. Bo, wiemy... A skąd wiecie, że to stanie się coś złego? Bo tak... No to... Inaczej, jeżeli ta wiedza jest taka... Wszystkie poszlaki mu pokazujemy. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że tak. Wolimy lepiej się zapobiegać niż leczyć, prawda? Okej, okay, chyba... Już nie zapobiegliście, to ja zapobiegam chowając księgę. No, ale nie zapobiega, doktor, właśnie w tym jest cały problem. Że tak zapobiega to ewentualnym nawrotom choroby, ale choroba już jest. Około rok, no pół roku temu. Proszę spojrzeć na tę twarz, co się samo nie zrobiło. On dlaczego używacie mojej twarzy na... Bo to jest żywy argument tego, że wciąż cały czas coś żyje i się dzieje. Jestem ofiarą. Ale w każdym razie, dobrze, jakby uspokójmy się, koleżanka zaraz naprawi zamek. Naprawiłam, ja 30, szczerze mówiąc, więc... Mechanika? Tak. Zamek jako tako! Także zabierz te 5 dolarów z powrotem. No okej. Okay. Dobrze, usiądźmy jeszcze raz, na spokojnie, jak już widzisz. No, my usiądźmy do nas, do Randala głównie. Jest tylko jedno krzesło tam. Okej. Okay. Karty na stół, choć rzadko to się dzieje, że możemy, bo zazwyczaj jeżeli idą karty na stół, to wszyscy padają w paranoję. My też. Mhm. Jeżeli według tego, co dostaliśmy z dziennika studenta, który posiadł tą moc, bla bla bla, z tego Demeter Masterium, przywołali dżinopodobne stworzenie z Egiptu. No bo z tego krowiego... Cały dziennik pokazujemy. No, mamy taki dziennik. Co? Właśnie. Czy pan doktor... Jak się nazywa? Mam nadzieję, że to nie jest zbyt prywatne pytanie, ale czy pan też kiedyś brał udział w tego typu rytuałach? Kiedyś bym nie powiedział, ale na przestrzeni ostatniego roku niestety miałem taką przypadłość, że w czymś, co mogłoby przypominać może rytuału, niestety musiałem wziąć udział. Okej. Okay. Yeah, a ty brał? Co to jest? To nie jest ten, no bo to było 50 lat wtedy, a on powiedział w ciągu ostatniego roku. Oni mogli mieć 20 lat, jeżeli ktoś z nich jeszcze żyje, ma 70-80 lat. No on jest starszym. Ale nie studiował tu jeszcze. Nie studiował pan tu w 77. No, ale mógł ich znać. Jest za młody. Ale mógł ich znać przez przypadek. Okej, okay, czy znał pan i wymieniam te osoby? Nie. Czy wie pan może, czy i Harold, Henry jest dalej zamknięty u was w zakładzie?
Jak? Harold. To my jest Harold. Nie, on jest. Jesteśmy na uniwersytecie. Na uniwersytecie. Ja nie, no dobra, okej. A możemy. Ale ja tam nie pracuję. Ja wiem, ale ja wiem. Możemy dopytać o ten rytuał? W jakim rytuale brał pan udział? Nie, nie powiem wam. A ten rytuał, który oni brali udział? Kto? Znaczy, no, wiecie mu? Tak, te osoby, które przywołały tą bestię z kieliszka. Gina. Gina, no. Tego Gina, bo Ginem to ma tyle wspólnego pewnie. Ale o co pytasz dokładnie? No. Jeżeli on tam dalej jest, jeżeli w ogóle istnieje, bo mam tu kilku niedowiarków. Też tak może być. Jeżeli on dalej istnieje i dalej jest zamknięty w tym miejscu, gdzie go przywołali, czy jest sposób, żeby się go pozbyć? Najprawdopodobniej zmiana kilku wersów albo pojedynczych słów w rytuale przyzwania może go odesłać. Natomiast z mojej wiedzy raczej wątpię, żeby był przywiązany do tego domu. No jest właśnie, tak jest napisane w tym dzienniku, tak? Że te rzeczy, które zostały narysowane na... te symbole, które zostały narysowane na ziemi, zaklęcie, którego użyliśmy do sprowadzenia tej istoty, nierozerwalnie związało ją z domem. Po czym oni bawili się w zabezpieczenie, ale nie oszukujmy się, to byli studenci, mogli więc zabezpieczyć, a raczej bym powiedział, że ten stwór, czy cokolwiek innego, nie ma dojścia do tego domu. Czyli co jest... Nie rozumiem. Będziemy, nie chcę odwiedzać tej farmy teraz. Nie, no właśnie musimy, tylko... Nie. Czy to jest tak, że każdy po takim rytuale dostaje zakaz mówienia? Dlatego pan się zastanawia. Dlatego pan nie chce z nami rozmawiać? Nie chcę z wami rozmawiać po to, żebyście nie wpakowali się w pewne rzeczy. Nic nas nie powstrzyma teraz już. I tak się wpakowaliśmy, bo mieliśmy już styczność z rzeczami nadprzyrodzonymi. Jedyne, co pan może zrobić, to po prostu dać nam więcej szans na przeżycie, bo zrobimy to tak czy inaczej. Jak pan zresztą zauważył i pokazuje na zamek. Tak. Nie dam wam książki, nic to się w niej znajduje. Okej, okay, a jak wam może nam pomóc? Rozmawiam z wami, to jedyna pomoc, na jaką możecie liczyć. Czyli zadajemy złe pytanie. Zna pan ten język skupka? No... Pytam, nie egipski, nie mówię o hieroglifach, to na przykład to w środku. No, to w środku. No. To co to jest? To chyba pan pytał o... Cywilizację Mu. A, no dokładnie. Co on nam może powiedzieć o niej? No nie za bardzo, bo mówię panu, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. To jest ekspertem. Kurczę, u nas chyba ktoś w Europie może. W głowie. Te egipskie są dosyć... No... Czy to, co mamy tam zapisane, to jest to? To się zgadza. Ono przegląda tą kartkę. Tak. Takie kielichy, jak sobie przypomnę, to chyba zostały podarowane... A, no tak, miał je Nopru Ka, uzurpator do tronu egipskiego. To było... chwila, czyli trzecia dynastia egipska w tym okresie. To był prezent od bogów, który miały przetrzymywać dżiny, czy jakieś inne złe bądź dobre duchy, które miały mu pomóc w realizacji jego planów. Ale mu nie wyszło. Tak. Chyba tak. Z tego co pamiętam, to jakaś brytyjska szlachecka rodzina wykopała je w Egipcie i dysponowała nimi, ale coś kojarzę, że chyba później zostało im to skradzione, czy jakoś tak. W Ameryce takie złe rzeczy się nie dzieją, Europa jest jakaś chora. No. Okej, okay, czyli u was nie ma... Znaczy dziękujemy za to już nas naprowadza w pewnym sensie do tego, żeby zrozumieć, czym są te dżiny. Wszyscy wiemy, że dżiny żyją w lampach. Ale dobra, jedyne co tam brakuje, rytuału odesłania. Tak. I słów, które musimy zmieć, żeby móc to coś, jak tam jest, odesłać. Ciężko nam, a pan nie może nam tego pomóc? Nie. Nie, no to nie poda nam rytuał, jak odesłać to coś? Nie mam pojęcia, czym jest to coś. Nie podam wam niczego, co jest w księdze.
Tak jak już wiesz, przekształcenie rytuału odesłania w rytuał przyzwania jest równie proste. No bez tego rytuału to bym się tam nie zapuszczała, no bo co? Ale on powiedział, że wszystkie rzeczy do rytuału są na miejscu. Tak, ale nie znamy słów. Może tam będą. Ja bym sprawdził, czy nie ma, czy Harold jeszcze, Henry jeszcze nie żyje. Do tego zakładu dla obłąkanych chcesz jechać? No. I ewentualnie możemy odwiedzić jego rodzinę, zobaczyć jego, jakie symbole mają tam wyryte na czaszce. No to też nam może dużo powiedzieć. Bo nie wiem, jaki to symbol jest do tej pory. A, ale co to, co to nam daje? Jeżeli bo jeżeli się okaże, że, przepraszam ci przerwę, że to coś już się rozbrykało i zaczyna zabijać i jakby zaznacza sobie ofiary, czyli to już jest uwolnione. Chyba, że jakiś kult jest, który się w tym podpisuje w taki sposób, ale musimy wiedzieć z czym. Ten rytuał? Ten rytuał, czyli opis, tak? Tak. A co Filip wyczyta w opisie rytuału i dziennika? Zobaczymy sobie w następnym odcinku. Dzięki, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby kliknąć nam łapkę w górę, suba. A jak macie ochotę, to postawić nam kawę, żebyśmy mogli nagrywać więcej odcinków. Dzięki. Cześć.